Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny dzień pracy nam nie brakuje. Na ogrodzie chwilowo wszystko stanęło. Wczoraj, tak jak widzieliście w odcinku, dopadało kolejne 60 litrów. No i tam jest jeszcze zagrząsko. Rano pojechałam, że może oplewie to, co posiałam 2 tygodnie, co już tam wschodzi, no ale jeszcze jest za miękko, to wszystko się miesi, no i to jest bez sensu, trzeba z dzień poczekać. Dzisiaj wieje wiaterek, świeci słońce, także to myślę, że może do jutra tam obeschnie i będę mogła wejść w ten ogród. No ale żeby nie tracić tutaj dnia, to dzisiaj zabieramy się za rozlewanie miodu pitnego, który stoi już chyba 4 albo 5 lat, nawet już nie pamiętamy, straciliśmy rachubę, ile on tam stoi. No i Edziu już poszedł tam szykować butelki, lejek, żeby rozlewać ten miodzik, no i ja zaraz do niego dołączę. Dzisiaj właśnie tym się zajmiemy. No pracy jest dosyć sporo, tak jak już widzicie w filmach, no i żeby nie tracić tego dnia, to właśnie idziemy tam. Idziemy do Edzia. Ja robię tam na dole, a Edziu gdzie? Edziu na górze, przy gąsiorkach. Zaraz tam zajrzymy, co on tam dzisiaj kombinuje. Schody tutaj są dosyć strome. Jest. Jest, Edziu. Jak? Zlewasz? Tak, zlewam. To już jest nie to, co ostatnio, bo tutaj ostatnio robił to. Ono tutaj ładnie pracuje, jeszcze pracuje cały czas. Chociaż już coraz słabiej, już zaczyna tutaj pomalutku kończyć ten swój proces fermentacji, ale jeszcze fermentuje, jeszcze powietrze wychodzi, unosi się tutaj taki zapach tego winka, miodu pitnego. Pianka, kolor ładniutki się zrobił. O, tak on się prezentuje w buteleczce. Ładny kolor, złociutki. Jeszcze degustacja przed nami tutaj będzie. No i wyniesiemy go za chwilkę na dworze, pokażemy, bo tutaj to nie oddaje koloru rzeczywistego. I to jest miód pitny. Jaki to jest? Trójny. Ten już ma chyba 4 czy 5 lat, nie? No, 4 na pewno. Stał w gąsiorku. No i dzisiaj tak trzeba już to tutaj porozlewać, zrobić z tym porządek. No i zaraz część powędruje do sąsiadów. Z miodu pitnego, jak Edziu robił, odcinek już był. No i tutaj to, ile on dojrzewa, to zależy wszystko od gatunku tego miodu, bo jest dwójniak, trójniak, półtorak, no i im niżej, tym dłużej musi dojrzewać. Taki trójniak to dojrzewa, powiedzmy, trójniak akuratnie tam 2-3 lata. Najkrócej to czwórniak dojrzewa, bo on około pół roku. Jest to taki szybki, szybki miód no pitny. No i bardzo fajny. Słodziutki też. A czy nie, on jest takim... Czwórniak jest wytrawny. Czwórniak jest wytrawnym winem. Dwójniak jest bardzo słodkim winem. Półtorak jest najsłodszy, bo tam jest najwięcej miodu na... Oj. I fajrant. Rozlany. Już nie będzie butelki chyba z tego. Najdłużej dojrzewa właśnie dwójniak, półtorak, bo one już dojrzewają... Oj, kupę lat. Pypeć zdąży ucieknąć, zanim się takiego półtoraka czy dwójniaka spróbuje. No i korkowanie tradycyjnym korkiem. Kiedyś to korki były robione z kory drewna, teraz nie wiem, z czego one są robione. Korkowe, no drewno jest. Te są akuratnie korek. To drewno. Korek przemielony, a normalne, oryginalne korki są dalej robione z kory dęba korkowego. I poszło. Korki trzeba namoczyć tutaj
czy zaparzyć w gorącej wodzie, one wtedy miękkie się robią i bardzo fajnie wchodzą do... No i też wyparzone są od razu. Robotek. Bardzo. I zakorkowana. Mam buteleczkę miodu pitnego, dzierżę ją w dłoniach. No i w świetle dziennym całkowicie inaczej tutaj ten miód się prezentuje. Słońce i światło dnia ukazuje prawdziwy kolor tegoż miodu. Jest on złoty, z taką lekką nutą koloru słomkowego. Idealny kolor miodu, odwzorowany w miodzie pitnym. Zapach delikatny, z wyczuwalną nutą alkoholu. I jeżeli degustuje się ten miód, to na końcu kubków smakowych jest wyczuwalna taka delikatna nutka ziół, które są tutaj, i przypraw, które są do tego miodu pitnego dodawane. Smak, bukiet smakowy, bukiet smaków, walorów jest bardzo szeroki tutaj w tym miodzie. No i wbrew pozorom ktoś by sobie pomyślał, o tam taki miodzik, można sobie go duszkiem wypić. No nie, 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 tutaj to jest bardzo złudne. To nie jest do napicia się, tylko do degustowania się w gronie przyjaciół, gdzieś tam przy jakiejś okazji, i to się sączy delikatnie. Jeżeli taki miód pitny, wbrew pozorom, wypije się haustem z lampki, to niestety po pół godzinie pójdziemy już spać, bo będzie ostro szumiało w głowie. Miody pitne bardzo idą do głowy. No i tutaj nawet królowie onego czasu, jak pijali miody, to pijali je sącząc. Nie pili tak jak, wiecie, chlast ze szklany i poszło, bo po prostu padliby pod stół. To był trunek do spotkań królewskich na szlacheckich dworach. No i takimi trunkami raczono się naprawdę z umiarem. Podejmowano takie trunki na specjalne okoliczności. Idzie to, co lubimy najbardziej. No właśnie, bo jak zięć poprosi, to robię kawkę. A przeważnie to ja tylko robię kawkę. No to teraz nieś tą kawkę, żeby się nie rozlała. No niosę. I ciebie też zapraszam na kawkę, którą ja zrobiłam. A ja będę piła. Na zdrówko. Miodzik jest. No i teraz tutaj jest główny nasz keeper, degustator. Mamusia obiera kartofelki. No na obiad ktoś musi. Czyś ty zwariowała? Przecież to biały dzień. A ja ci tyle nie dam, ja ci daję tylko do degustacji. Taka była pod ręką. Wieczorem to co innego, bo się walnę i będę spała. Mówi mamusia, że nie może spać. To jest zawsze winka. Śpi do rana jak ululana. Troszeczkę. No troszeczkę, to jest to, co rozlewa. Dosyć, bo... 4-5-latek, bo już żeśmy straszyli. O Jezu, jaki zapach piękny. Ładny, bo aromatyczny, nie?
Dobre? Ojej, pyszne. Ja nie trunkowa, ale... No ja też nie trunkowa, ale no, tam okay. Kieliszeczka sobie zawsze lubię wypić dla krążenia. Wino w ogóle, osoby, które mają problem z układem krążenia, z niedokrwistością, czy z takim zawsze. Właśnie powinny pić... No to sam doktor mi mówił, że lampeczkę wina sobie wypić. Tak, poprawia krążenie, ono rozgrzewa i dla osób, które mają takie problemy nawet z dopływem krwi do serca, powinny dziennie wypijać lampkę wina i to nie jest żart, bo tutaj nawet no dzisiejsi lekarze to ale, może nie. Ale wina bo, dobrego, a nie no, takie wina śluszki. Dobrego, nie tej kudy, wiecie, J23 patyki na wodzie pisane. A ja mam to szczęście, że mam zięcia, który robi pyszne. Tylko nie chcesz pić, a powinnaś, bo też masz problemy z serduszkiem. No mam. I nawet lekarz, już ten doktor nie żyje, to był lekarz starej daty. Tak. On bardzo taki był elokwentny w tym, co robił. Tak. Nie szedł za tą taką modą, wiecie, że co koncern podrzucił mu, to on serwował pacjentom. On po prostu miał swoje metody, dużo wprowadził naturalnie. I on sam mi mówił, że właśnie, żebym sobie zawsze wieczorem czytała lampeczkę wina. Tak, i też powiedział, odejdą ci problemy ze snem, tak. Odejdą ci problemy z krążeniem, z puchnięciem nóg, z bólami głowy, czy chociażby no, z jakimiś tam przemęczeniami. Tylko, że się nie chce stosować, nie chce pić lampeczki wina no dziennie. Właśnie. I jest swoje zięci narobi, a ja nie piję. Tak ale samo pyszne. Jak przecież we Francji, Francuzi do obiadu podają wino, z tym, że wino wytrawne. I tak niektórych to bulwersuje, jak można do obiadu wino. Wino wytrawne właśnie pomaga w trawieniu. Pobudza trawienie. Rozpuszcza te ciężkie tłuszcze. Także no, tutaj wino nie oznacza od razu alkoholizm czy coś takiego. Wszystko w umiarze, wszystko z głową, a działa, ma to takie skutki również lecznicze. W tym przypadku miód pił. No, ale jakby taką butlę wypił, to by waluło chyba. Byś tam poszła, tam wiesz, gdzie kwiatki się nosi. Butli to ty nie dostaniesz naraz. To ci dam, ale będę się sączyć. A nie, to mi zięć dał i mi nie ruszaj. Połóż tam. Nie ruszę ci, nie bój się. Obieraj ziemniaki, tylko równo. Obieram równo. Mamusia właśnie krzyczy z ławeczki, że jutro trzeba będzie placków upiec. To upieczemy placuszki. Mamusia zdegustowała, a ja tutaj dwie buteleczki pakuję. Pójdą one do brata Edzia na degustację. I tak to u nas wygląda. Edziu uwielbia robić miody pitne, dwójniaki, trójniaki, czy czwórniaki, czy takie różne korzenne, różnego rodzaju nalewki. Ale śmiejemy się tutaj, że jak wypijemy w sumie wszyscy tutaj do spółki, całą rodziną, taką butelkę rocznie, to jest naprawdę, można by było do księgi rekordów zapisać. Jesteśmy w ogóle nietrunkowi, jacyś tacy, wiecie, mało chyba się asymilujemy ze społeczeństwem w tym temacie. No ale zawsze tak, temu sąsiadowi, bratu, znajomemu, koledze, koleżance. No i tak tu buteleczka i się wszystko rozchodzi, nie? O mojejku. Teraz dobrze to zapakować, żeby ten szlachetny trunek nie uległ uszkodzeniu. On ma dojść cały i zdrowy. I zdrowy, ale żebym powiedziała, cały i nienaruszony. Babcia sobie spróbowała, a mi się język plącze. Coś tu jest nie halo. Kto przyjedzie? Chyba Jolanta.
Aha, Małusia mówi, że chyba jej siostra jutro przyjedzie. No to też dostanie butelkę. Miodzik pitny spakowany i nie tylko pitny, ten taki normalny też. W tym roku niestety on się bardzo szybko krystalizuje, to co już tutaj niejednokrotnie mówiłam. My spotykamy się z tym w zasadzie pierwszy raz, żeby on tak szybko się krystalizował. Wszystko jest o miesiąc przyspieszone, o miesiąc wcześniej, tak samo i te miody o miesiąc wcześniej się krystalizują. Ale tutaj rozmawialiśmy z takim starym pszczelarzem, mówi, że dla niego to nie jest pierwszyzna, że już taki rok był. On mówił, w którym roku, jak była ta zima stulecia, to wtedy też miody tak szybko krystalizowały. No i co się okazuje, dlaczego tak się dzieje? Bo pyłek i nektar jest pozyskiwany z kwiatów przez pszczoły. One przynoszą jedno i drugie do ula jako pożywienie dla siebie. My to pozyskujemy dla nas, ale one tak de facto przynoszą to dla siebie jako pokarm zabezpieczający przetrwanie ich rodziny. I teraz to lato jest specyficzne, ten rok jest specyficzny. Są upały, niemiłosierne upały, takie afrykańskie można powiedzieć. I jeżeli kwiat kwitnie, nektar dosyć szybko wysycha. Tego nektaru jest mało, ale pyłku jest dużo. I one przynoszą i nektar, i pyłek. I w naturalny sposób one pyłek kiszą, powstaje pierzga, ale też część pyłku jest przenoszona tak jakby do miodu. I jeżeli nektaru jest mniej, pyłku jest więcej, no to niestety one bardzo szybko krystalizują. Pyłek ma właściwości ściągające, zagęszczające. Dlatego te miody tak szybko tutaj niestety w tym roku krystalizują. Ale to nie wpływa na ich jakość. Prawdziwy miód musi skrystalizować, tylko kwestia jest, kiedy on skrystalizuje. No w tym roku no szybko się to dzieje, niestety, ale tutaj żeśmy też pożyczyli sobie kremownicę, część miodów kremujemy, bo dużo osób pyta o kremowany miód. Co to jest kremowany miód? On jest napowietrzony, jest taka maszyna, coś na zasadzie miksera domowego, że to chodzi, kręci i tam się ten miód wkłada i to kręci, na powietrza tak jakby. I ten miód później jest coś takiego. Wygląda jak stały, ale on stały. O, aż sereniu zakręciła. Kurczę, wiecie co? No, co jest? O, poszła. Wygląda jak stały, ale zobaczcie. On się przelewa, no bo zaraz mi tu ze słoika ucieknie. To jest właśnie kremowany miód. On daje to, że, tak jak mówię, wygląda jak stały, ale zachowuje taką konsystencję troszeczkę jakby płynną. No i to jest taka trochę alternatywa w tym roku dla tych miodów, które się szybko krystalizują. 5,50. Żebym sobie wagi na paczkach nie pomyliła, dopiero by było. No i tutaj jeszcze, kochani, odnośnie paczek, bo zdarzają się przypadki, że dostajecie SMS-y od nie wiadomo kogo, żeby potwierdzić zgodność swoich danych, bo idzie, jest do Was nadana paczka i dane są niepełne. To nie jest SMS ode mnie, ani nie jest SMS od kuriera. Rzekomo przychodzi to od kuriera. Pamiętajcie, że jeżeli ja wysyłam do Was paczkę, wysyłam wcześniej SMS i z każdym się umawiam, żeby każdy potwierdził mi odbiór. I nie ma czegoś takiego jak uzupełnienie danych, bo ja dane podaję całe. Jest dokładny adres, numer domu, numer ulicy, kod,
numer telefonu waszego dla kuriera do kontaktu. Nie ma możliwości, żeby adres był niepełny, bo bez niepełnego adresu tutaj na spedycji nie przyjmą mi w ogóle paczki. Paczka musi być nadana z pełnym, kompletnym adresem, więc jeżeli takie SMS otrzymacie, proszę podać tam coś tam, jeszcze raz adres, coś, to zastanówcie się, bo to jest próba wyłudzenia waszych danych i później tak naprawdę te dane krążą nie wiadomo gdzie. Są spekulanci, oszuści i tutaj nie dajcie się zwieść. Jeżeli idzie paczka ode mnie, ona jest w 100% z pełnym danym. Jest ona wysyłana co prawda od Joanna Wiatrowska z Dębna. Też każdemu to w SMS-ie już do znudzenia piszę, bo z takiej firmy wysyłam. Ja nie mam podpisanej umowy z kurierem. Zlecam to po prostu komuś, kto te paczki wysyła. Także tutaj uważajcie, nie dajcie się oszukać, nie dajcie się naciągnąć na wasze dane, no bo później to może nieść za sobą dosyć poważne konsekwencje. Także tutaj takie właśnie jest ostrzeżenie, bo niestety mam dosyć sporo sygnałów. Dzwonicie do mnie, też fajnie, że dzwonicie, pytacie się, czy to aby ode mnie. Ja wtedy mówię nie, absolutnie. I kilka osób już dzięki temu uniknęło naciągnięcia się na wyzyskanie od was waszych danych w nie wiadomo jakim celu. Także tutaj, jeżeli macie jakieś wątpliwości, po prostu zadzwońcie, ja wtedy powiem tak, nie i koniec. Ale dane tutaj na paczce są kompletne. To jest święte, amen w pacierzu, nie ma. Jeżeli ktoś prosi o potwierdzenie, o coś, to miejcie się na baczności. Na dzisiaj to tyle. Taki odcineczek z naszego tutaj codziennego funkcjonowania. No i wam życzę, abyście właśnie nie dali się oszukać, żebyście zwracali na wszystko uwagę, byli czujni, chociaż wiem, że nie unikniemy w 100% oszustwa, bo ja się też kiedyś, kupę lat temu, już 20 lat temu, dałam oszukać na dosyć duże pieniądze, dlatego teraz jestem taka wyczulona i wyczulam was, zwłaszcza osoby starsze, które no niejednokrotnie nie potrafią odnaleźć się w tym świecie, posługiwać się nowoczesnością. Nie dajcie się oszukać, dzwońcie, dopytujcie. Przede wszystkim, jeżeli coś wam nie pasuje, pójdźcie, sprawdźcie, bo to są po prostu próby wyłudzenia waszych danych, a niejednokrotnie też waszych pieniędzy. Także trzymajcie się na baczności. Tego wam życzę, takiego, żebyście jak najmniej ulegali tym naciągaczom. No i wszystkiego co najlepsze, dużo zadowolenia, uśmiechu, a przede wszystkim zdrowia i radości. Takiej bądźcie sobą na każdym etapie waszego życia. Radujcie się, bo macie jeszcze bliskich, macie dla kogo funkcjonować. Przekazujcie swoją wiedzę, doradzajcie, a do młodszych słuchajcie tych starszych osób, wciągajcie je do swojego życia, do funkcjonowania, tak jak moja mamusia. Chce robić, idzie, robi, a jak już ma dość, to się kładzie, leży, nic nie robi. I tak powinno być. Osoba starsza jest na każdym etapie swojego życia potrzebna, jeżeli nawet już siły jej odmawiają posłuszeństwa i nie może tak aktywnie udzielać się, to może nas wspierać mentalnie tutaj swoją wiedzą, swoim doświadczeniem i to jest najważniejsze, a chociażby nawet przypilnować waszych dzieci, no bo taka jest prawda, babcie zawsze pilnują i to jest najlepsza niania, najlepszy nauczyciel i tego wam życzę, żebyście umieli wszystko poszanować i żeby było wszystko na swoim miejscu, żeby wszystko wróciło na takie miejsce, jak było kiedyś. Do następnego.